No ale to już za nami. Przechodzimy do następnej walki. Czerwony narożnik, Marcin Latocha, Róża Carlino i w niebieskim kornerze Michał Muszyński, Ziętek Brzeziny. Ring wolny, starcie pierwsze. Róża Carlino, klub z małej miejscowości, ale klub, który istnieje z dobrym skutkiem na tej bokserskiej mapie Polski. Również wśród kobiet z Róży Carlino wywodzi się kilka naprawdę dobrych pięściarek, które z sukcesami boksują na arenie krajowej czy też międzynarodowej. Dobrze wyczuwa dystans Latocha od samego początku. Agresywnie zaczął Michał Muszyński. Ach, teraz odskoczyła jego głowa po kombinacji lewy prawy Latochy. Myślę, że Muszyński dostał pierwsze ostrzeżenie. Oczywiście nie mówię tu o ostrzeżeniu sędziowskim, tylko o ostrzeżeniu takim międzyzawodniczym, że nie można jednak tutaj pozwolić sobie na nonszalancję, bo Marcin Latocha no to nie jest żółtodziób, tylko zawodnik, który już kilka pojedynków stoczył i na papierze po prostu jest faworytem tej rywalizacji. Idą teraz na ostrą wymianę, lewy na lewy, wypluł ochraniacz Muszyński, tak wypluł, bo wydaje mi się, że to było raczej z premedytacją zrobione niż przypadkowo. Sędzia ringowy tam krótką uwagę w kierunku Michała posłał. A w tej chwili w walce numer 6 na ringu widzimy Grzegorza Włoska z Wrocławia, czyli niedaleko. Odważny jest Muszyński, idzie na te wymiany naprawdę śmiało. O lewy prawy apeluje Tomasz Różański, trener Latochy. Wspominałem o tym, że z Carlina pochodzi spora rzesza dobrych pięściarek. Również Tomasz Różański się opiekuje dziewczynami. Ciekaw jestem, jakie różnice widzi trener w trenowaniu, w prowadzeniu zawodników, a zawodniczek. No myślę, że tam trzeba trochę inne podejście, trochę na pewno inne treningi. Jedno jest pewne, że trzeba być wszechstronnym szkoleniowcem, żeby radzić sobie zarówno z panami, jak i z paniami. Koniec pierwszej rundy. Momentami naprawdę śmiały jest w swoich poczynaniach Michał Muszyński. Pojedynek numer 6 pomiędzy Marcinem Lachotą, Róża Carlino, a Michałem Muszyńskim, Ziętek Brzeziny. A do kolejnego pojedynku numer 7, również w kategorii... Widzimy narożnik czerwony, czyli Marcin Latocha. Tyłem do naszych kamer ustawiony Tomasz Różański, który w takiej pozycji lekko przykurczonej stoi naprzeciwko Latochy. No i tam widzimy dyskusja. Jest pomiędzy zawodnikiem i trenerem. Marcin Latocha dzieli się swoimi spostrzeżeniami, trener Różański pewnie jakimiś tam swoimi innymi spostrzeżeniami, uwagami. No ale koniec już przerwy i zaczynamy drugą rundę. Oczywiście zgodnie z regulaminem imprez amatorskich, zgodnie z regulaminem Grand Prix, pojedynki odbywają się na dystansie 3-3 minutowych rund. Łącznie z przerwami w takim razie to około 12 minut, jeżeli walka toczy się na pełnym dystansie. Za zwycięstwo podczas turnieju Grand Prix przyznawane jest 9 punktów do klasyfikacji generalnej. Srebrny medalista zdobywa 7 punktów, półfinaliści, ci, którzy odpadli, po 5 punktów. No i po co są te punkty? One są po prostu po turniejach Grand Prix sumowane i na podstawie tych wszystkich wyliczeń mamy
awans do Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców, ale w tej chwili na deskach znalazł się Michał Muszyński. Zasypał po prostu go ciosami Marcin Latocha i Muszyński, myślę, że trochę po prostu świadomie przykucnął i zdecydował się na to, żeby sędzia go wyliczył. To było takie zagranie rodem z walki zawodowej, chociażby pamiętam Chrisa Arioli z Travisem Walkerem. No to było już parę ładnych lat temu, kiedy Areola właśnie zebrał kilka bomb Walkera i z premedytacją przykucnął na kolanie, żeby sędzia go wyliczył i ten, żeby miał kilka sekund na odpoczynek. Myślę, że tutaj podobną taktykę zastosował Michał Muszyński. Nie ulega kwestii, że zabrał kilka ciosów i został zamknięty w narożniku. Marcin Latocha bardzo sprytnie to wykorzystał, nie dał mu już wyjść z tego narożnika. Zmieniał płaszczyznę uderzeń na górę, na dół. No i Muszyński, trochę zmuszony tą sytuacją, po prostu zdecydował się na liczenie. Mieliśmy tutaj w narożniku niebieskim przed chwilą niemalże kopię tej sytuacji. Znowu Latocha przycisnął, zaczął atakować serią, no ale tym razem Muszyński zdołał już uciec. Być może Latocha stracił trochę tej dynamiki poprzez wcześniejsze ataki. Muszyński za to trafia teraz kombinacją lewy-prawy, no ale nie ulega wątpliwości, że tę rundę przegrywa. Znowu zamknięty w narożniku, no musi Muszyński uciekać z tego narożnika. Uderzył teraz Latocha po komendzie stop. Ale to było chyba raczej w ferworze walki, a nie w złośliwości. Jednak sędzia ringowy decyduje się zwrócić Latosze uwagę. Póki jest na środku ringu Muszyński, to wtedy nie grozi mu tak wielkie zagrożenie. Ale jak daje się ściągnąć do narożników, to wtedy jest problem, bo nie za bardzo umie z tego narożnika uciekać, nie za bardzo też umie kontrować. No a Latocha oczywiście stara się wykorzystywać te momenty. Druga runda walki w kategorii do 64 kg. To już jest grupa B. Zakończyliśmy zmagania w grupie A. Znowu w narożniku jest mistrzostw w niebieskim rękawicach, trafia Latocha i sędzia decyduje się chyba na drugie liczenie, tak jest. Czyli znowu ten sam problem, zamknięty Muszyński w narożniku, inkasuje 2, 3, 4 ciosy i po prostu staje się bezradny. Sędzia ringowy postanowił ukrócić trochę te jego cierpienia w narożniku i po prostu go wyliczył. Latocha zdominował rywala w drugiej rundzie. Przynajmniej 3-4 takie akcje były, kiedy zamknął go w narożniku i natychmiast Muszyński był po prostu bezradny. Widzimy teraz jego narożnik właśnie. Trener bardzo spokojnie przekazuje swoje uwagi. Stara się jakoś tam dotrzeć do Michała. Recepta oczywiście wydaje się prosta. Unikać zwarcia, unikać walki w narożnikach, szukać pojedynkowania się na ciosy proste na środku ringu. Brzmi banalnie, no ale nie jest takie łatwe to w wykonaniu. Latocha sprytnie skraca dystans, świadomie zapędza swojego zawodnika do korneru, swojego przeciwnika do korneru. Ring wolny, starcie trzecie. Na pewno walka toczy się na warunkach Latochy. On jest tutaj dyktatorem, można tak powiedzieć, i on warunki dyktuje. Dużą przewagę osiągnął Latocha w tych dwóch rundach. No i Muszyński szuka teraz środku ringu i dobrą teraz akcję Muszyński zrobił, bo nie dał się zepchnąć do narożnika. Tam troszkę z faulem wprawdzie obrócił Latochę, no ale dopełnił swojego zadania. Nie dał się zapędzić między liny, tylko po obrocie wrócił do środka ringu. A Latocha w dalszym ciągu dąży do tego, żeby atakować, żeby lokować kolejne czyste ciosy. I lewy sierpowy, leciutki, taki krótki, na lecącego Muszyńskiego. Muszyński za to odpowiada prawym prostym. A i przestrzelił teraz bardzo Latocha. Wykonał też piruet po tym uderzeniu.
Dużo siły kosztują takie ciosy. Muszyński trafia znowu kombinacją lewy-prawy. Zaczyna się bić. Wspominałem o tym w pierwszej rundzie, że Muszyński ma zadatki na taką bijatykę. Lubi wchodzić naprawdę w ostre wymiany. I w pierwszej rundzie właśnie, kiedy szukał takich wymian na środku ringu, to owszem, inkasował ciosy, ale także je zadawał. A kiedy znajduje się przy linach, to nagle coś go blokuje i widzimy, chowa się za podwójną gardą, nie jest w stanie atakować. I wtedy właściwie Latocha osiąga przewagę. A na środku ringu wcale Latocha nie ma takiej łatwej roboty. Trener Muszyńskiego już zdecydowanie bardziej zadowolony z tej trzeciej rundy niż z dwóch pierwszych. I musi uciekać Muszyński natychmiast z tych lin, ale nie daje mu. Latocha uciekł z lewy prawy w wykonaniu zawodnika Róży Carlino. I odejście na nogach przepuścił spokojnie atak Muszyńskiego. Lewy prosty Latochy, ale ładny, czysty. Lewy prosty. Lewy sierpowy na dół, dokładka prawym, prawy na górę, lewy podbródkowy. Duży arsenał prezentuje nam Marcin Latocha. I znowu starał się Muszyński obrócić Latochę, żeby uciec z tego narożnika. Po części mu się to udało. Dobrze kondycyjnie przygotowany jest Latocha. Ostatnie 10 sekund. No może być groźny Latocha w dalszej rywalizacji, bo naprawdę kondycja jest dobra. Tempo toczonych przez niego pojedynków też dobre. Jeszcze po komendzie stop uderzył Marcin Latocha. No być może to było po prostu wynikające jeszcze z tych buzujących w jego żyłach emocji, ale faktycznie po komendzie stop uderzył. Nie był to cios jednak mocny i nie zbulwersował się za bardzo Michał Muszyński. Zakończył się pojedynek na ringu A w kategorii 64. Widzimy właśnie Muszyńskiego. No cóż, powiedziałbym, że Marcin Latocha powinien wygrać jednogłośnie na punkty, ale pamiętamy, że ostatnio kreowałem na zwycięzcę Tobiasza Pawlikowskiego, a sędziowie widzieli to trochę inaczej. Więc poczekajmy na oficjalny werdykt i wtedy będziemy mądrzejsi. Minimalne jednogłośne zwycięstwo na punkty odniósł Kryc Mateusz Felix Warszawa. I czekamy już na przedstawienie zwycięzcy. Narożnik czerwony, Kowalczyk Mateusz, Leowas Katowice. Jednogłośnie na punkty zwycięża Marcin Latocha. Jednogłośnie na punkty zwycięża Marcin Latocha, Róża Carlino. No nie mogło być innego werdyktu, nie mogło być inaczej. 3-0 dla podopiecznego Tomasza Różańskiego. Półmetek walk za nami. Teraz przechodzimy do pojedynku numer 7.